Kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kiedy dzisiaj podchodziliśmy tutaj do przodu, to jeszcze żartowałem, że jeszcze nie wiadomo, kto usługuje. Czy brat Wiesław, czy ja, ale zostajemy według planu, ja usługuję. Moi drodzy, zanim przejdę do usługi, to ja też chcę przekazać pozdrowienia bardzo serdeczne. Co prawda nie byłem tam ostatnio, ale pozdrowienia mam, telefoniczne pozdrowienia od brata Arka z Jarosławia. Wczoraj chwilę rozmawialiśmy, więc brat Arek z rodziną z Bór Barka w Jarosławiu bardzo serdecznie nas, całą społeczność pozdrawiają. Ja go prosiłem o pozdrowienia zwrotne, więc mam nadzieję, że się nawzajem dzisiaj pozdrawiamy i nawzajem o sobie pamiętamy. Dzisiaj brat Janek rozpoczął, czy nie rozpoczął, ale w pewnym momencie powiedział o tym, że Pan Bóg chce pomagać ludziom, zwierzętom, a ja powiem coś więcej, nie tylko ludziom, zwierzętom, ale czasem Pan Bóg pomaga również technice. Przeżyliście już kiedyś coś takiego? Tak? No niektórzy mówią, że tak. Wiecie, pamiętam, jak kiedyś moja ciocia opowiadała, że jej laptop się jej zepsuł. Ktoś tam zerknął na niego i powiedział, że to jest grubsza sprawa. Ona głównie korzystała z niego po to, żeby kazań słuchać. I taka myśl jej przyszła, położyła na niego ręce, pomodliła się i laptop chodzi od tego momentu już kilka lat. Ale powiem wam coś bliższego. Dzisiaj rano Bóg dotknął techniki. Naszej techniki, tutaj zborowej techniki. Nie wiem, czy wiecie, ale nam dzisiaj ogrzewanie, piece odmówiły posłuszeństwa. Zrobiły sobie święta. I brat Janek tutaj miał urwanie głowy, nie wiedział, co począć z tym i w końcu zadzwonił i mówi, módlmy się, bo już nie mam na to rady. Rozłączyliśmy się, on się tutaj modlił, myśmy się modlili w domu. Za moment przyszedł mi SMS, działa. Więc nie tylko ludzie, nie tylko zwierzęta, ale i technika. Kochani, wszystko jest w Bożym ręku. Spróbuję teraz tak sprytnie przejść od ogłoszeń do usługi. Więc troszeczkę jeszcze ogłoszenia, a troszeczkę już wstępu. Brat pastor Krzysztof Zaręba, którego będziemy mieć przyjemność gościć tutaj początkiem lutego. Sobota, niedziela, pierwszy weekend lutego. Będziemy mieć tutaj gościa, brat, jak powiedziałem, Krzysztof Zaręba. Myślę, że dużo ludzi go zna. Kto go nie zna, to go pozna. Serdecznie zapraszamy na ten czas. Będzie to taka konferencja razem z nim. Jest to pastor chyba największego w Polsce ewangelicznego zboru. Chyba około 1000 osób już liczy ten kościół. Bardzo prężnie się rozwija. Wspaniały kaznodzieja. To był element ogłoszenia. A teraz przechodzę do wstępu. Wiecie, on lubi mówić tak. Kiedy są święta, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, z reguły rozpoczyna swoje kazanie w ten sposób, że święta to najtrudniejszy okres dla kaznodziei. Troszeczkę się z nim zgadzam, w pewnym zakresie. No bo o świętach już wszystko powiedziano. Prawda? Te historie przecież są zawężone do nie aż tak rozbudowanych spraw. Więc w zasadzie zostało wszystko powiedziane. Więc cóż można wymyślić nowego jeszcze? Skoro wszystko doskonale wiemy, doskonale znamy. Ale wiecie, co tu jest właśnie w tym pułapka? Że to, co zbyt dobrze znamy, przestaje do nas przemawiać. Że to, co znamy na wylot, przestaje mieć dla nas moc i znaczenie. Kochani, i chciałbym powiedzieć, że dzisiaj naprawdę nie mam zamiaru nic nowego odkrywać. Nie będę się silił na żadne nowe jakieś aspekty, coś tam gdzieś wygrzebane z historii albo z kultury Izraela. O tym troszeczkę będę, wiecie, mówił w kolejne wtorki, tak jak zapowiadałem, tak jak już rozpoczęliśmy w grudniu. Będę dalej chciał kontynuować ten wątek tego chronologicznego podejścia do świąt, bardziej kulturowego, osadzonego w tamtym czasie, ale to we wtorki. A dzisiaj chciałbym po prostu przypomnieć te jakże ważne prawdy z Bożego Słowa. Moi drodzy, tak to jest, że my teorie znamy na wylot. Kto z was ma problem z wiedzą, jeśli chodzi o święta? Prawda? Wszystko wiemy.
Ale nie tylko teraz o święta mi chodzi. Wiecie, my ogólnie rzecz biorąc, prawdy biblijne, przede wszystkim te główniejsze, my dobrze znamy. Ja w tym roku wiele mówiłem i też pisałem do biuletynu o tym, czy jesteśmy wykonawcami, czy słuchaczami Bożego Słowa. Pamiętacie? Gdzie to jest niesamowita rzecz. Nie być wykonawcą Bożego Słowa to jest coś paskudnego. Oszukujemy siebie. Wiecie, oszustwo jest w ogóle wredne. Ale jeśli kogoś oszukujemy, to przynajmniej to jakikolwiek ma sens. Ale siebie samego to już jest najwyższa głupota. A nie będąc, a znając Boże Słowo, a nie stosując Go właśnie, tak robimy. Drobny przykład, bo może siedzisz i myślisz, że to jest ponad twoją głową. Znasz Boże Słowo, które mówi nie bój się? Podobno, że jest 365 razy użyte. Znasz? Znasz. Zdarza ci się bać? Zobacz, jak jest połączenie teorii, wiedzy z praktyką. Zdarza ci się bać? No właśnie. Czekałem, aż ktoś jeden chociaż przyzna. A znamy Boże Słowo, które mówi nie troszcz się? Przerzuć wszystkie troski na Niego? Wiemy o tym? Ktoś jest zaskoczony, że tak jest napisane? To czemu się martwisz? To czemu się martwię? To gdzie jest teoria, gdzie jest praktyka? Gdzie jest Boże Słowo, a gdzie jest realność? Kochani, chciałbym, żeby dzisiaj te podstawowe prawdy wynikające z faktu Jego przyjścia stały się nie tylko wiedzą, którą doskonale znamy, ale zachętą, by one działały. Moi drodzy, wiemy, po co Jezus przyszedł, ale czy to jest w naszym życiu? I możesz mówić sobie jest, ale ja chciałbym zapytać, czy twoi bliscy to widzą? Czy twoi znajomi widzą to? Czy twoi koledzy i koleżanki w pracy mogą powiedzieć, tak, on żyje tym, co jest w Bożym Słowie. On, w nim widać życie Króla Królów. Moi drodzy, chciałbym dzisiejsze zwiastowanie, dzisiejsze przesłanie zatytułować bardzo prosto. Dzień Króla. Dzień Króla. Brakuje tu jednego słowa, prawda? Bo tak de facto trzeba byłoby powiedzieć Dzień Narodzin Króla. To by było takie dokładne. Ale zobaczcie, jaka jest różnica, tak już w samym wypowiedzeniu tych słów. Dzień Króla albo Dzień Narodzin Króla. To drugie od razu gdzieś nas prowadzi do tego, że koncentrujemy się na tym słowie narodzin. Prawda? A jeżeli mówimy Dzień Króla, to chcę przez to powiedzieć o tym, że to jest dzisiaj dzień, w którym Król działa. To jest dzień, w którym Król Królów i Pan Panów może przyjść i dotknąć twojego z serca. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy w uwielbieniu. Dzisiaj zwracałem mocną uwagę na dobór pieśni i praktycznie w każdej to było, że On przyszedł, jest wszechmocny Pan i jest wszechmocnym Bogiem, jako Król Królów i Pan Panów. A więc, moi drodzy, Dzień Króla. Dziś On jest, ale to jest każdy kolejny dzień również. Izajasz 9 rozdział. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed tobą, jak się radują żniwa. Jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące nad nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Zobaczcie, nawet już w tym fragmencie jest to, o czym wspomniałem. Ile w tych 6 wersetach jest zwrócone uwagi na fakt narodzin? Chyba jedno słowo. A cała reszta tchnie mocą. Cała reszta tchnie tym, kim on naprawdę jest. I jakich rzeczy może dokonać w moim i w twoim życiu.
Ale zanim przejdę do jakby do głównego wątku, na którym się chcę skupić, to może taki wątek wcześniejszy, co nie znaczy, że mniej ważny. Werset pierwszy. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Tak się właśnie stało. Moi drodzy, Jezus przyszedł, mówię o tej historii 2000 lat temu, naprawdę tak, jak zostało zapisane, w momencie, kiedy był wielki mrok, kiedy naprawdę w Izraelu i w otoczeniu był naprawdę wielka ciemność, wielki mrok. Będę o tym mówił później we wtorki, więc nie chcę się dzisiaj skupiać na tym, ale musimy wiedzieć, że Izrael żył pod okupacją. Nam się może czasem wydawać, że te historie są takie fajne, sielankowe, ale Izrael żył pod okupacją. Jeżeli ktoś zapomniał, co to jest okupacja, to odsyłam do historii, choćby naszej, jak naród polski byliśmy pod okupacją hitlerowską parę lat. Podobne, bardzo podobne. Wiecie, okupant rzymski nie pytał się o nic, wszystko zabierał siłą. Miecz i mord się szerzył. To nie były fajne czasy. Naprawdę. Mieli też swojego władcę. Króla. Króla Izraela. Żydzi mieli swojego króla. Problem w tym, że nie wiadomo, kto był lepszy. Czy ten Rzym, czy ten ich król. Herod. Z przydomkiem Herod Wielki. Który przelał krwi żydowskiej nie wiadomo, czy nie więcej. Straszny człowiek. Choć z drugiej strony wielki. Ale o tym innym razem. W końcu ich sytuacja duchowa, ich sytuacja religijna. Bardzo sucha, bardzo zewnętrzna. O tym mówiliśmy wiele i dalej będziemy mówić we wtorki, jeśli chodzi o kazanie na górze, o pustą faryzejską sprawiedliwość. O to, ile ciężarów na nich nakładali, ale to nic nie wnosiło. I w takie miejsce, miejsce mroku, miejsce grzechu przychodzi Jezus. Czytamy, że światłość przyszła na świat. Myślicie, że dzisiaj jest inaczej? Myślicie, że dzisiaj mrok grzechu jest mniejszy? Chyba każdy wie, że chyba jest odwrotnie. Że dzisiaj mrok grzechu jest jeszcze ciemniejszy. Może nie mamy okupacji, przynajmniej my tutaj, ale grzech się panoszy. Chyba tego nie trzeba uzasadniać. Moi drodzy, może dziś Jezus nie przychodzi fizycznie, bo ma nas. Wiesz o tym? Bo ma ciebie i mnie. I mnie i ciebie posyła w miejsce mroku. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Znamy to, prawda? Chrystus w nas jest nadzieja dla tych ludzi szukających Boga. Nawet może nie wiedzących o tym, że Go potrzebują. Chrystus w tobie, Chrystus we mnie jest tą światłością, która chce dotrzeć do tego mroku. On nie przychodzi dzisiaj fizycznie, ale wysyła ciebie, wysyła mnie, abyśmy tam, gdzie jesteśmy, rozjaśniali te mroki. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Znamy to, nie? I to już mamy pierwszą myśl, którą doskonale znamy. A jaka jest praktyka? A jak to wygląda w codzienności? Na ile jesteśmy otwarci, by mówić o Jezusie, by mówić o Jego mocy, by mówić Ewangelię, by mówić o wolności w Nim, o mocy uzdrowienia, o mocy, która może zmienić wszystko w życiu ludzi. Prawdą jest, że to musi iść w parze, że to musi być widać w naszym życiu, żeby to było autentyczne, co mówimy. Teraz, kiedy w zeszły weekend byłem na wyjeździe na Słowację, wiecie, w jednym z domów romskich u wierzącego Roma, było wiele takich różnych sentencji na ścianie, obrazków różnych. Jeden mi się bardzo spodobał, zrobiłem sobie mu zdjęcie i zacytuję go. Powiem, że nie do końca jest on prawdziwy, wręcz jest taki prowokacyjny, ale mocno brzmi, a brzmi tak. Nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak, by pytać zaczęli. Ale żyj tak, by pytać zaczęli. Mówię, że nie do końca się z tym zgadzam, bo wiecie, gdyby ktoś z nas sobie to tak zinterpretował, no moje życie nie jest takie, jak ma być, więc nie mówię o Bogu.
no to jest najgorsza interpretacja, jaką byś mógł mieć. To lepiej tego nie słuchaj, tej sentencji. Ale chciałbym zwrócić uwagę na tą drugą część. Żyj tak, by pytać zaczęli. Moi drodzy, taka refleksja przed święta. Wiecie, ostatnie dni ta jedna refleksja gdzieś mnie gryzie, gdzieś mnie wierci. Więc pomyślałem, po co mnie samego ma wiercić, niech wierci też i was. Kiedy tak myślałem o Jego przyjściu, kiedy myślałem o tym, z czego On zrezygnował, to jest niewyobrażalne. Nie potrafię sobie wyobrazić do końca nieba i chwały Ojca, w której był, i tego splendoru, którego otaczał, zanim tu zszedł. Był przed tronem Ojca. On, Bóg, Bóg, Syn. I zostawił to wszystko, by ciebie mnie ratować. Zostawił to wszystko, zrezygnował z tego wszystkiego, by przyjść do nas, by ciebie i mnie ratować. No i wiecie, ta refleksja, z czego ja, z czego my jesteśmy w stanie zrezygnować, by innych ratować. Z jakiego komfortu jestem w stanie zrezygnować? Z czego jestem w stanie zrezygnować, aby być światłością? Aby iść i zdobywać ludzi dla Chrystusa. To jest właśnie ta myśl, która mnie wierci. Więc zostawiam ją wam też, abyście i nad tym pomyśleli. Moi drodzy, gdybyśmy tak dzisiaj, czy w tych dniach świątecznych zrobili taką sondę, gdzieś w supermarketach, na ulicy, gdziekolwiek, i zapytali po prostu, z czym ci się kojarzą święta. Tak, ludzi po prostu. Myślę, że wiele odpowiedzi by się koncentrowało na tym, co takie oczywiste, czyli na żłóbku, na sianku, na pasterzach, na mędrcach. Prawda? To by były chyba takie podstawowe odpowiedzi. I to jest wszystko prawda. I to wszystko Biblia zawiera, tylko w odpowiednich proporcjach. Ja bym chciał wam dzisiaj przelecieć przez kilka wersetów. Może jeśli nadążycie, to otwierajcie, jeżeli nie, to słuchajcie. Co Biblia mówi o narodzeniu? Na czym koncentruje swoją uwagę? I tak zobaczmy już na Ewangelii Mateusza. To jest zwiastowanie anioła do Józefa. Jeden werset, 1:21. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Przeskakujemy dalej. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A później co mówi Symeon? To jest drugi rozdział, 29 i następne. Teraz puszcza sługa swego Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeciła pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Kiedy byśmy przeskoczyli dalej, to co sam Jezus mówi? Mówi o sobie, 19:10. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co było zginęło. I jeszcze to, co Jezus mówi sam o sobie. Jan 10:10, druga część tego wersetu. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Moi drodzy, czy widzicie, na co jest nacisk? Nie jest nacisk na te rzeczy związane z okolicznościami, choć nie są one bez znaczenia. Ale nacisk Bożego Słowa jest na celu, jest na sensie Bożego przyjścia. Czyli na tym, że masz zbawienie, na tym, że szatan jest pokonany, na tym, że moc grzechu jest pokonana, że śmierć jest pokonana, że masz wolność w Chrystusie, że masz dostęp do Jego tronu. Na tym jest cała koncentracja. A co współczesny człowiek, mówię bardziej o świecie, zrobił ze świąt? Straszną komercję. Chyba to widzimy, jak ogólnie mówiąc w świecie to wygląda. Chyba od początku listopada nakręca się komercja w sklepach. Wszystko jest nakręcane
byśmy więcej z portfelów zostawili, ale cel jest wręcz tuszowany. Moi drodzy, ten władca tego świata, czyli diabeł, robi wszystko, żeby zatuszować tą główną prawdę, że Jezus Chrystus przyszedł. I robi to na różne sposoby. Nawet chyba słyszycie, co się dzieje w świecie. Ludzie się już boją nazywać świąt świątami Bożego Narodzenia. Mówię o Europie Zachodniej. Już nazywają to święta zimowe. Cel zakryć tą prawdę, że Jezus przyszedł. Dobrze, zostawmy świat. Zobaczmy na chrześcijaństwo. I również mówię ogólnie o chrześcijaństwie. To jest właśnie wynik tej sądy troszkę. Gdybyśmy zobaczyli na chrześcijaństwo ogólnie, to znowu mamy właśnie koncentrację na tym, co zewnętrzne. Na stajence, żłobku, na tradycjach, może choince, na potrawach, opłatku, spotkaniach rodzinnych itd., itd. Moi drodzy, ja nie jestem przeciwko temu. Nie myślcie, że ja krytykuję jakieś zwyczaje czy tradycje. Powiem tak. Jeśli ten klimat i nastrój świąt i tradycje wokół tego związane pomagają ci, abyś tym bardziej koncentrował swoją uwagę na Jezusie, na Jego dziele, na Jego przyjściu, to jest okej. Ale jeżeli to wszystko cię od tego jakby odsuwa, cię rozprasza, koncentruje na drobiazgach, a nie na Jego celu, to już nie jest okej. Więc musisz sam to rozważyć. Moi drodzy, musimy wiedzieć, że przyjście Jezusa Chrystusa na ten świat naprawdę jest potężnym, potężnym cudem. Jest wstępem do całego dzieła zbawienia. Ono musiało się rozpocząć w ten sposób, aby Bóg zamieszkał w ciele ludzkim człowieka. To był pierwszy krok do dzieła odkupienia. I właśnie to szatan chce w jakikolwiek sposób zakryć. Moi drodzy, może powiem teraz coś tak na marginesie. Są chrześcijanie, dzieci Boże, szczere Boże dzieci, które może troszkę, może nieświadomie, ale tak trochę może w proteście wobec tej komercjalizacji czy temu koncentracji na tych wszystkich szczegółach, na tych wszystkich różnych zwyczajach, które nie do końca może są zawsze dobre, ale jakby odbiciem jest to, że w ogóle świąt nie obchodzą. Że w ogóle się odcinają od tego, żeby je w jakikolwiek sposób obchodzić święta. I dzisiejszy dzień traktują jak zwykły roboczy wtorek. Kochani, ja szanuję każdy pogląd. Szanuję każdego człowieka jak najbardziej. Ale z tym poglądem nie mogę się zgodzić. Bo choć, wiecie, można by dyskutować o różnych aspektach, ale jaki jest ogólny wydźwięk? Zobaczcie, czyim celem jest zatuszować kwestię świąt? Czyim celem, powiedziałem wcześniej, jest jakby zatuszować to, że Jezus przyszedł? Jeśli ktoś nie obchodzi w ogóle świąt, może zupełnie niechcący, ale tak naprawdę wpisuje się w to. Wpisuje się w tą strategię, żeby zapominać o świętach, o tym, że Jezus naprawdę przyszedł na ten świat. Moi drodzy, otwórzmy już, przechodzę teraz już do meritum, otwórzmy Izajasza, 61 rozdział. Kochani, wielokrotnie to powtarzam. Nie musimy szukać i kombinować, po co Jezus przyszedł na świat, dlatego że On to mówi sam. To jest to miejsce, które On później cytuje w Ewangelii Łukasza, kiedy jest obecny już w synagodze, ale przeczytajmy to z Księgi Izajasza. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Do tego miejsca w tym momencie. Moi drodzy, Jezus mówi wyraźnie, przyszedłem, aby coś potężnego zrobić, aby dać zbawienie człowiekowi. Myśmy się może już przyzwyczaili do brzmienia tego słowa, zbawienie. Ale tak naprawdę to jest ratunek przed wieczną śmiercią. Przed tym, że człowiek może zatrzymać się, nie musi spotkać się z diabłem w piekle, ale może zatrzymać się, skorzystać ze zbawienia i być z Bogiem na wieki. Moi drodzy, dał nam Chrystus moc do wolności, do uwolnienia, do również uzdrowienia i to jest Jego cel.
czytamy, że jeńcom da wyzwolenie. Inny przykład mówi, jeńców wypuści na wolność. Da ślepym przejrzenie. To jest aspekt zdrowia fizycznego. Czytamy o tym w wielu miejscach. Moi drodzy, ale czytajmy dalej. Werset trzeci. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Abym dał zawój zamiast popiołu. Te dwa symbole. Popatrzyłem, co to jest zawój. Zawój jest to taka pleciona wstęga nakładana na głowę zamiast korony. Zamiennie można było stosować. Zamiast korony w pewnych tam okolicznościach można było założyć ten zawój. Więc ewidentnie jest to symbol radości, godności, zwycięstwa. Zawój, korona na głowie. Jezus mówi, przyszedłem dać ci zawój na głowę. Zamiast popiołu. Zamiast szaty żałobnej, olejek radości. To jest Jego cel przyjścia. Siostro, bracie, po to Jezus przyszedł, abyś mógł żyć w radości. Abyś nie musiał używać w cudzysłowie tego popiołu lub śpiewać żałobnej pieśni. Jezus przyszedł po to, abyś mógł żyć życiem radosnym. Moi drodzy, Jezus przyszedł po to, jak sam to mówi w Ewangelii Jana, abyś miał życie, to po pierwsze, czyli zbawienie, ale potem jakie życie? Obfite. Obfite życie. I na razie mówiłem o tym, moi drodzy, co jest teorią. O czymś, co jest wiedzą, którą każdy z nas ma. Czy ktoś z was, siedzących na tym miejscu, trudno mi zapytać słuchaczy przez internet, ale was siedzących na miejscu, jest jakimkolwiek zdaniem zaskoczony? O, cisza nastała. No, jest ktoś zaskoczony? Jest to jakaś nowość dla ciebie? Jedno zdanie przynajmniej jest jakąś nowością? Widzicie, nie. Ale teraz chciałbym zapytać, jak to wygląda w praktyce. Zanim przejdziemy do pytań praktycznych, trochę konfrontujących nas, to pewien obraz. Ja czasem lubię obrazy używać. Trudno obraz dopasować tak idealnie do tematu. Zawsze obraz jest tylko jakimś symbolem. Więc wyobraź sobie, że ktoś ofiarował ci luksusowy samochód. Ktoś podszedł do ciebie i mówi, że jesteś tak kochany, tak cenny, tak wspaniały i ofiarował ci luksusowy samochód. Wyobraź sobie to. Samochód luksusowy, który ma, wiecie, wyposażenie najwyższe, jakie może być w tym samochodzie. No ale dla ciebie to jest tak wielkie, że nie umiesz tego ogarnąć. I choć ten samochód może jechać nie wiadomo jaką szybkością, ty wolisz 70-ki, 90-ki nie przekraczać. Oczywiście ma w wyposażeniu klimę i to najwyższej półki, ale ty nawet nie wiesz, gdzie to włączyć i smażysz się latem. Ciepło, pot się leje, a nie korzystasz z tego. Zimą nie umiesz włączyć ogrzewania. Marzniesz w tym aucie. Ma oczywiście wbudowaną nawigację, ale błądzisz po mieście. I tak dalej mógłbym mówić i mówić. Oczywiście, co byście powiedzieli o kimś takim? Jeszcze powiem, że ten ktoś siedzi w tym aucie i narzeka. Co to za auto? Beznadziejne. Raz marznę, raz się piekę. Co to? Bez sensu takie auto. To już ta moja stara Renówka była lepsza. Uśmiechacie się. Co byście powiedzieli o kimś takim? No powiedzcie prawdę. No głupi, nie? Bez sensu. No całkowicie bez sensu. I każdy z was to wie. I powiedzielibyście, no chłopie, albo się trochę przyłóż i chociaż się popatrz, jak tu się co włącza. A jak już nie umiesz, to przynajmniej nie narzekaj. Prawda? I to dla nas jest tak oczywiste. To dla nas jest tak oczywiste w kwestiach tych technicznych. Ale w kwestiach duchowych, jakże często dokładnie tacy jesteśmy. I w ogóle nie widzimy tego problemu. W kwestiach duchowych tak funkcjonujemy wielokrotnie. I nawet tego nie zauważamy. I jeszcze narzekamy. Mówiłem, że jednym z najważniejszych celów było przyjście Jezusa. Znaczy najważniejszym z celów tego, że Jezus przyszedł na ten świat, było zbawienie. Jest zbawienie. To jest najważniejszy cel. I o tym każdy z nas wie.
Teraz mam tylko pytanie, czy z tego skorzystałeś? Ty, który jesteś na tym miejscu, może słuchasz przez internet, czy z tego skorzystałeś? Bo wiedza to jest wiedza. Ale teraz pytanie, czy gdybyś teraz pomyślał, czy masz pewność zbawienia? Czy w tej chwili możesz w 100% powiedzieć, że rozkoszujesz się Bogiem i gdyby trzeba czy było odejść w tym momencie, nie masz najmniejszych wątpliwości. Wiesz, że jesteś w Jego rękach. Wiesz, że czeka Cię spotkanie z Panem. Wiesz, że nie ma nic lepszego, jak spotkać się z Nim. Czy jesteś tego w 100% pewny? Widzisz, wiesz o tym, że Jezus przyszedł, żeby dać Ci zbawienie, ale co z tym zrobiłeś? Czy na pewno jesteś przekonany, że jesteś w Jego ręku? Jeśli nie, to po co? To dlaczego tkwić w tym? To dlaczego pozwalać, żeby Cię diabeł oszukiwał? To dlaczego pozwalać, żeby Cię diabeł okradał? Wiecie, w tym wcześniejszy część wersetu, która mówi, że Jezus przyszedł nam dać życie i to życie obfite. Wcześniejsza część wersetu mówi, że diabeł przyszedł po coś innego. Że diabeł przyszedł tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Z czego diabeł Cię już okradł? Pomyśl na chwilę, z czego diabeł Cię już okradł? Może nawet z pieniędzy. Może z godności. Może ze wspomnień. Może z rodziny. Pamiętaj, nie zatrzyma się. Diabeł się nie zatrzyma. Będzie dalej okradał. Jego celem jest, żeby Cię zabić. Więc po co tam tkwić? Skoro Jezus przyszedł dać Ci zbawienie, po co wybierać śmierć zamiast życia? Wierzę o tym doskonale, że Jezus przyszedł dać Ci życie, dać zbawienie, ale wiedza to jest nic, póki nie wprowadzi jej w życie. Dzisiejszy dzień może być tym momentem, kiedy to zrobisz. Może przyszedłeś na to miejsce zupełnie nie oczekując takich słów, ale Bóg może mieć dziś dla Ciebie ratunek. Dziś może być ten moment, kiedy z wiedzy przejdziesz do praktyki i będzie to najszczęśliwszy dzień w życiu Twoim. Ale idźmy dalej. Mówiliśmy o tym, że Jezus przyszedł dać wolność. Jest mowa o tym, że wypuści jeńców na wolność. Pytam Cię, siostro, bracie, czy jesteś wolny? Czy naprawdę jesteś wolny? Na pamięć znasz ten fragment, że Jezus przyszedł dać wolność. Możesz go wszystkim powiedzieć, ale pytam Ciebie, czy jesteś wolny? Czy naprawdę żyjesz w wolności? Czy nie ma jakiegoś grzechu, do którego ciągle wracasz? Lub grzechów w liczbie mnogiej? Jako jeden z, jako taki sztandarowy, mogę podać choćby pornografię. Bo wiem, że wielu z tym ma problem. Ale tu mogę podać setki różnych innych. Czy na pewno jesteś wolny, będąc Bożym dzieckiem? Jezus przyszedł dać Ci całkowitą wolność. A jak wielu ludzi, chrześcijan, ciągle wraca do czegoś i ciągle nie może sobie poradzić z czymś, z jakimś grzechem. Dlaczego? Przyszedł Jezus, przyszedł, żeby Ci to dać. Dlaczego wiedza nie może być praktyką? Może jakiś nauk? A może pójdziemy jeszcze głębiej? Coś, co bardziej może być powszechne. Jak wiele chrześcijan żyje w niby wolności. Twierdzą, że są wolni, ale ta wolność jest taka ograniczona. Tak trochę na smyczy. Do pewnego miejsca. Wiecie, i znowu podam jeden z setek różnych możliwości, czyli nieprzebaczenie. To jest smycz, który ogranicza Twoją wolność. Jesteś wolny. Potrafisz mówić, że jesteś wolny. Możesz mówić, że przebaczyłeś, dopóki sobie o nim nie przypomnisz. Wtedy smycz szarpnie. Wtedy coś się dzieje w sercu, ukłucie. Możesz mówić, że przebaczyłeś, że jesteś wolny, dopóki go nie zobaczysz. Tego, z którym masz problem. Co to za wolność? Wiecie, to jest taka wolność, jak kiedyś, nie wiem, może już teraz nie, ale na wsiach były takie pieski przy budzie na łańcuchu. Wolny. Nie? Niby wolny. Może sobie biegać, jak chce. Dopóki go łańcuch nie szarpnie. Jak się zapomni. Jak pobiegnie gdzieś na
za jakimś kotem albo za czymś, to wtedy nagle łańcuch mu przypomni o tym, że wolność jest ograniczona. Wybaczcie może, że tak twarde słowa, ale jakże wielu ludzi tak funkcjonuje. Niby wolny. Do pewnego miejsca. Do pewnych momentów. Czy naprawdę jesteś wolny? Choćby od wspomnień przeszłości. Od odrzucenia. Od ludzi najbliższych. Czy na pewno jesteś wolny od może niskiego poczucia wartości, godności? Czy naprawdę jesteś wolny od oskarżeń za to, co złego zrobiłeś w przeszłości? Jezus po to przyszedł. Jezus przyszedł jeńców wypuścić na wolność. Możesz wyjść na wolność z tych rzeczy, o których wspomniałem i o wielu rzeczach, których nie wspomniałem. Ty najlepiej wiesz, co cię ogranicza. Ty najlepiej wiesz, gdzie jest ten łańcuch, który ogranicza twoją wolność. Ja wiem, że to nie dotyczy wszystkich. Wiem, że mnóstwo ludzi jest naprawdę wolnych, ale z kolei wiem, że wielu jest właśnie w tej niby wolności. A więc do ciebie dziś mówię. Jezus przyszedł dać ci wolność. I przestań tylko bazować na teorii, bo można, naprawdę można żyć prawdziwą wolnością w Nim. A czy korzysta z mocy uzdrowienia? Jezus przyszedł dać ślepym przejrzenie. Jezus przyszedł dać uwolnienie od chorób. Czytamy to Izajasz 53, że Jego ranami jesteśmy uleczeni. Siostro, bracie, Nowy Testament też to potwierdza. Apostoł Piotr to wspomina, że Jego ranami jesteśmy uleczeni. To jest prawda, to jest fakt. Kiedy z tego korzystamy? Wtedy, jak już lekarze zawiodą? Jako często to mówimy, jako ostatnia deska ratunku, czy jako pierwsza pomoc? Czy korzystasz z mocy uzdrowienia? Jest dostępna. On po to przyszedł. On po to przyszedł, abyś mógł być również zdrowy. W końcu to, co czytaliśmy o olejku radości, o tym zawoju na głowie. Czy żyjesz radością? Jakie jest twoje życie tak na co dzień? Czy żyjesz naprawdę, tak jak mówiłem ostatnio, tym codziennym okrzykiem zwycięstwa, czy bardziej raczej pieśnią zwątpienia? Jak wygląda twój dzień? Wiesz o tym, że Jezus przyszedł dać ci radość, ale jaka jest praktyka? Taka codzienna. Co mogliby o ciebie twoi bliscy powiedzieć? Co może twoja żona powiedzieć o tobie, twój mąż, twoje dzieci, twoi współpracownicy? Czy mogą powiedzieć, że to jest człowiek, z którego emanuje po prostu radość, pozytywne nastawienie, zwycięstwo? To ci Jezus przyszedł dać. To nam Jezus przyszedł dać. To mi przyszedł Jezus dać. Ale czy tym żyje? Moi drodzy, i mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Mógłbym te drobiazgi kontynuować. Ale chcę uogólnić, moi drodzy. Jezus mówi, że przyszedł po to, aby moje owce, ty i ja, mieliśmy życie, to pierwszy punkt, i obfitowały. I obfite życie. Nie życie byle jakie. Przeczytajmy z Rzymian 8:32. Znowu ulubiony werset. Znany wszystkim doskonale. On, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. On, który własnego Syna nam dał. Świętujemy dziś Jego przyjście. On dał nam swego Syna. Przyszedł na ten świat. I apostoł w natchnieniu Ducha zadaje takie pytanie. Skoro dał Syna, to jak, żeby miał nie dać Ci wszelkiego innego dobra? Nowsze jeszcze tłumaczenie, parafraza słowa życia, kończy ten werset tak. To czy mógłby nam czegokolwiek odmówić? Słuchajcie, moi drodzy, to jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo, a my od razu włączamy komplikatory. Od razu włączamy swoje ograniczenia. I wiara topnieje. Zamiast uchwycić się tego słowa, On wraz z Chrystusem darował nam wszystko. Słuchajcie, zbawienie jest największym darem. Potwierdzacie? W jaki sposób go przyjęliśmy?
prostą wiarą, prawda? W jaki sposób go posiedliśmy? Prostą wiarą, po prostu przyszliśmy z pokucie do Niego. Pokutowaliśmy przed Jego obliczem, wyznawaliśmy swoje grzechy. I co? I wiarą przyjęliśmy zbawienie, tak? To skoro ten największy dar po prostu przyjąłeś wiarą, to tym bardziej każdy inny możesz przyjąć wiarą, bo On go dla ciebie ma. Moi drodzy, ja nie głoszę Ewangelii sukcesu. Ja nie mówię, że każdy musi być zdrowy, szczęśliwy i pełne konto. To nie to. Nie mam czasu tutaj tego wszystkiego uzasadniać, ale znacie mnie. I daleko mi od takiej teologii. Ale z drugiej strony czytam Boże Słowo, które mówi, że przyszedł nam dać życie obfite. Słuchajcie, Jego stół jest obficie zastawiony. Przede wszystkim na tym stole leży zbawienie dla ciebie. I możesz po Niego dziś sięgnąć. Na tym stole jest wolność. Wolność od tego wszystkiego, co wspomniałem. Naprawdę jest tam wolność na stole Jego błogosławieństw. Jest uzdrowienie, jest moc Ducha Świętego. Jest rozwiązanie wszelkich problemów. Jak słyszeliśmy, dla ludzi, zwierząt, techniki. To jest życie. To jest życie. W Nim to wszystko jest. Masz wystawione na Jego stole pokój, radość, wszystko, czego potrzebujesz. To dlaczego żyjemy, jakby ten stół był pusty? To dlaczego tak na co dzień żyjemy dużo poniżej tego, jak możemy żyć? To tak, jakbyśmy mieli ten samochód i w ogóle nie korzystali z tych opcji, które tam ma. Tylko się poruszamy, marznąc albo się przegrzewając. Ale idziemy do przodu. Moi drodzy, mówiąc o tym, nie mogę nie wspomnieć syna marnotrawnego, a raczej jego starszego brata. Mamy to chyba wszyscy bardzo świeżo w pamięci, oczywiście ci, którzy byliśmy w niedzielę na nabożeństwie. Mi chyba ta historia od tej niedzieli naprawdę będzie się kojarzyć tylko z Szymonem i z dwoma chłopakami i z Beatką. Tak żywo to zagrali, że mam to bardzo mocno w pamięci. Ale właśnie ten syn, który był grany przez Szymka, tak? Dobrze mówię, tak. Ten starszy syn, brat syna marnotrawnego, jaki był dzielny, jaki był posłuszny, jak pomagał ojcu, jak był zaangażowany, prawda? Problem w tym, że nie znał serca ojca. Problem w tym, że nie rozumiał serca ojca. Problem w tym, że nie wiedział, że wszystko, co ma, jest jego. I nie korzystał. I potem miał wielkie pretensje. Kiedy oto ojciec przebacza temu marnotrawnemu, przywraca mu godność, przywraca mu synostwo, a on tego nie potrafi przeżyć. Genialna jest odpowiedź ojca. Synu, wszystko, co moje, jest twoje. Dziecko, córko, synu, siedzący na tym miejscu, wiesz, co dzisiaj ci chce ojciec powiedzieć? Wszystko, co moje, jest twoje. Wszystko, co moje, jest twoje. Należało brać. Należało się radować. To jest przesłanie serca ojca. Wszystko, co moje, jest twoje. Dlaczego jesteś głodny? Dlaczego żyjesz tak, jakbym nic dla ciebie nie miał? No, mam tak wiele. Moi drodzy, niechże to jest przesłaniem tych świąt. Niechże to jest przesłanie nie tylko na dzisiejszy dzień, ale na cały kolejny rok. Abyśmy mogli żyć wiedząc, co mamy w Ojcu. I żyć tak, aby korzystać z tego wszystkiego, co mamy. Zbawienie, wolność, uzdrowienie, radość. I na koniec, moi drodzy, dlaczego tak nie żyjemy? Dlaczego z tego nie korzystamy? Dlaczego tak mało z tego korzystamy? Oczywiście nie mówię do wszystkich, tylko do tych z nas, których to sięga. Po pierwsze, może to być troszeczkę brak świadomości. Może tak. Może nie do końca to rozumiemy, rozumieliśmy, że naprawdę ten stół błogosławieństw Ojca jest tak obfity.
Ale myślę, że to nie jest najważniejszy powód. Najważniejszy powód, ja myślę, że to jest to, że nie chce się nam płacić ceny. Że nie chce się nam płacić ceny, aby po to sięgnąć. Bo niestety, albo stety, jest do zapłacenia cena. Otwórzmy Księgę Izajasza, 55 rozdział, werset 1. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a wy, którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie i kupujcie. Jedźcie, pójdźcie i kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Jakieś dziwne to, nie? To w końcu mamy kupować coś, co jest za darmo, to jak to jest? To jest genialny obraz właśnie tego, o czym mówię. Na tym stole Ojca jest wszystko za darmo. On za to zapłacił. To nie kosztuje cię nic, prócz tego, że to musisz kupić. Prócz tego, że musisz Ojcu pokazać, że ci na tym zależy. Nieraz już mówiłem, że walutą, za którą kupujemy Jego błogosławieństwa, jest nasz czas. Czas z relacji z Nim. Czas, kiedy przychodzimy i prosimy i modlimy się. On na to tylko czeka. Bóg tak zaplanował to królestwo. Tak zaplanował, że On chce widzieć, czy ci na tym zależy. Pewnie, że czasem daje nam po prostu. Są sytuacje, kiedy nawet nie zdążysz poprosić, a już masz. Są takie sprawy, są takie momenty. Ale wielokrotnie On chce cię błogosławić, ale czeka na to, czy ty to w ogóle chcesz. Czy ci zależy na tym. Wiesz, jak to jest, jeżeli miałbyś syna, miałbyś dziecko i obsypywałbyś go ciągle jakimiś prezentami, a widzisz, że mu kompletnie na tym nie zależy. Ma to jakiś sens? Co on z tym zrobi? Nie skorzysta z tego. To są wyrzucone prezenty. To są wyrzucone finanse. Jeśli go chcesz obsypać, a jemu w ogóle na tym nie zależy. Ale kiedy mu zależy, to wiesz, że to wykorzysta. Prawda? Kiedy naprawdę widzisz, że on do tego tęskni, że on tego potrzebuje, to też mu chętnie dasz. A więc, moi drodzy, cena naszego czasu, naszej determinacji, naszej prośby. Kochani, zapytam nas tak. Czy mamy potrzeby? Zapytam jeszcze inaczej. Czy każdy z siedzących na tej sali jest ochrzczony w Duchu Świętym? W ciemno powiem, że nie. A wśród tych, którzy są ochrzczeni, czy każdy z nas żyje Jego pełnią dzisiaj? Czy to jest tylko historia, przeżycie sprzed lat? On to ma dla ciebie dzisiaj. I On chce, abyś tak żył, abym ja tak żył. On chce, abyśmy tak żyli. Nie na jakimś minimum, żeby tylko żyć, żeby się tylko doczołgać, ale abyśmy mieli życie obfite. Moi drodzy, to, o czym do tej pory mówię, to skupiam się jakby na nas. Skupiam się na moim życiu, na mojej relacji z Bogiem, na mojej obfitości lub biedzie. Ale to musi być jakby dopiero wstępem do tego, co z tym zrobisz. Czyli jeżeli ja sam wezmę Jego moc, Jego błogosławieństwo, dam to dalej. Ten świat jest tak głodny. Ten świat jest tak potrzebujący. Ten świat tak rozpaczliwie czeka na Ewangelię. Ten świat tak rozpaczliwie czeka na pomoc, na ratunek. Ale kiedy będę pusty, to co im mam dać? Kiedy będę sam ledwie żył i głodny, duchowo głodny, to co mam dać? Moi drodzy, kiedy przypomnimy sobie tą przypowieść, kiedy człowiek pukał o północy, domagając się od swego przyjaciela chlebów. Pamiętacie to, prawda? Jezus mówi taką przypowieść, że człowiek przyszedł o północy, puka, domaga się, choć słyszy z wewnątrz, że nie dam ci chleba, nie rezygnuje. Mówiłem już nie jeden raz o tym. Pamiętacie, dla kogo był ten chleb? Wcale ten pukający nie był głodny. To nie był chleb dla niego. To był chleb dla kogoś, kto był głodny.
dla kogoś, kto wstąpił do Niego w odwiedziny. Moi drodzy, my naprawdę potrzebujemy pukać i kołatać do Jego bram, aby mieć chleb dla naszego otoczenia. Aby móc im dać chleb. Kochani, myślę, że to też jest zachętą do tego, abyśmy dobrze rozpoczęli ten rok. Słyszeliśmy w ogłoszeniach, że od pierwszego, w zasadzie to od drugiego, chcemy rozpocząć czas postu i modlitwy. Właśnie po to, aby mieć chleb dla siebie przede wszystkim, ale potem też dla innych. Moi drodzy, wracam do pytania numer jeden. Co jestem w stanie poświęcić? Pamiętacie na początku? Co jestem w stanie poświęcić, abym zdobył chleb? Dla siebie i dla innych. Czy może chociaż parę godzin przeznaczyć na czas modlitwy? Może parę dni przeznaczyć na czas postu? Oto stół błogosławieństw jest pełen. Pytanie tylko, czy po niego sięgniemy? Czy chcesz po niego sięgnąć? Czy chcesz nadal być głodny? Czy chcesz nadal żyć byle jak? Czy chcemy żyć Bożą obfitością? To jest niesamowite, co On ma dla nas. Ale możemy nadal żyć na minimum, albo też naprawdę żyć Jego obfitością. Kochani, kończąc, chcę raz jeszcze przypomnieć, że Bóg daje ci zbawienie, że Bóg daje ci wolność, że Bóg daje ci uzdrowienie. Może to być dzisiaj. Jeśli jesteś na tym miejscu i nie masz pewności zbawienia, nie wychodź z tego miejsca w ten sposób. Możesz dziś dotknąć się Boga, a On dotknie się ciebie. Jeśli dziś wiesz, że twoja wolność jest iluzoryczna, że twoja wolność jest czymś ograniczona, to dlaczego dziś nie zerwać tego łańcucha? To dlaczego dziś nie zakończyć i być prawdziwie wolnym?